the Lynton and Barnstaple Railway is incredibly famous. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej kolei. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Kasia Kempinguje, mieszkam w przyczepie kempingowej, pracuję na kempingu i podróżuję kamperem, a dzisiaj mimo wakacyjnej pory pada, jest pochmurno, jest ciepło, ale pogoda nie rozpieszcza. I co robić na kempingu pod namiotem z dziećmi, kiedy pogoda po prostu nie dopisuje i jesteście w Anglii? Wiele osób o to pyta. Więc ja dzisiaj wychodzę do Was z propozycją, bo nawet mi się znudziło siedzenie w przyczepie kempingowej w taką pogodę i przyjechałam na małą wycieczkę. Gdzie ja jestem? To są dwie wskazówki, bardzo ważne: węgiel i tory. Jesteśmy na starej stacji kolejowej, zaraz Wam wszystko pokażę. I przyjechałam tutaj, żeby zabrać Was na małą wycieczkę parową kolejką wąskotorową. Także zapraszam serdecznie. Przybij ze mną łapkę i zostań ze mną, bo na końcu będą wycieczki osobiste i takie małe wyznanie o tym, dlaczego właśnie dzisiaj miałam taką potrzebę, żeby wyrwać się z kempingu mojego, który przecież kocham. Także jeżeli interesują Cię takie bardziej prywatne sprawy, to zostań do końca, ale na początku będzie informacyjnie i opowiem Wam, jak wygląda podróż taką kolejką, gdzie kupujemy bilety, ile to wszystko kosztuje, ile to wszystko trwa. Będzie taki mały przewodnik. Zapraszam serdecznie. Także, moi drodzy, stacja nazywa się Woody Bay. O, właśnie idzie Ciuchcia. Swoją drogą, kto pamięta program Ciuchcia i Kulfona i Monikę? Ależ wspaniała. Chwila na Ciuchcia. A raczej na lokomotywę. Okej. Nawet zrobiła ciu-ciu. Anglicy mówią ciu-ciu. Taki dźwięk wydaje pociąg stary. Dobrze, jesteśmy na stacji Woody Bay. Znajduje się ona jakieś 18 km od Millpark. A że mieszkamy tutaj na prowincji, w bardzo krajobrazowej okolicy, dojazd tutaj zajął mi 25 minut. Stacja jest naprawdę przepiękna. Jest to takie żyjące muzeum. Oczywiście wszystko jest prowadzone przez ochotników, którzy tutaj się tym zajmują. Konserwują te lokomotywy, sprzedają bilety, jeżdżą tymi lokomotywami, prowadzą te pociągi, także wszystko jest naprawdę fantastyczne, niesamowity klimat. Czas się tutaj zatrzymał, tylko te samochody tutaj psują klimat, powinny być konie i bryczki. Uruchomiono dodatkowy kurs dzisiaj, kochani, ponieważ jest tutaj tyle ludzi, że trzeba było uruchomić dodatkowy kurs i szczerze mówiąc, kiedy ja tutaj przyjechałam, na parkingu było tyle samochodów, że bałam się, że nie będzie dla mnie miejsca, ale mi się udało zaparkować. Także raczej przyjeżdżajcie tutaj wcześniej, tym bardziej, że nie rezerwujemy biletu ani konkretnej godziny, po prostu przyjeżdżasz i jedziesz. I w środku sezonu, zwłaszcza kiedy pogoda nie dopisuje, no może być tutaj bardzo tłoczna. Także ja mam nadzieję, że wszyscy ludzie, których widziałam tutaj, kiedy tu się pojawiłam, no będą jechali tym wcześniejszym dodatkowym kursem i ten tłum po prostu odjedzie, a ja pojadę następnym i mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja, przygotowując się do tego odcinka, patrzyłam na stare mapy i rzeczywiście kiedyś z tego punktu, z Woody Bay koło Lynton, można było dojechać aż do Barnstaple. I szczerze mówiąc, myślałam, że ja dzisiaj pojadę tą koleją do Barnstaple, ale pojedziemy tylko do wioski Parracombe, która znajduje się jakąś milę dalej, czyli jakieś 1,5 km stąd. I niestety ta linia jest bardzo krótka, ale uruchomiono program konserwacji i odbudowy i być może za parę lat będzie można dojechać do Barnstaple. Niesamowity klimat, czuję się jak dziecko w wesołym miasteczku. Za chwilę do tego pociągu wsiądziemy my, Bo dzisiaj rzeczywiście jest taki dzień, kiedy ja chcę zaśpiewać, wsiąść do pociągu byle jakiego. Czy Was też kręcą te klimaty, stare koleje? Przypomina mi się nasza wizyta w Polsce w parowozowni Gniezno. Także pozdrawiam wszystkich miłośników kolei, historii, żyjącej historii. Może też jesteście sami zaangażowani w jakiś projekt odbudowy, konserwacji, przywracania czegoś, ocalania czegoś od zapomnienia. Dajcie mi znać w komentarzu. Fantastyczna mapa, która pokazuje całość tej trasy, jaką pragnie się odbudować. Zobaczcie, z Lynton, aż z Lynton do Woody Bay. My w tej chwili jesteśmy tutaj w Woody Bay. Na tę chwilę tylko ten odcinek jest w użyciu, ten odcinek starej trasy. A chcą, żeby trasa biegła z Lynton przez Woody Bay, przez wioskę, do której dzisiaj się wybierzemy. Aczkolwiek my nawet się nie wybierzemy do wioski. Zatrzymamy się przed wioską, ale do tej wioski zajedziemy sobie samochodem. I moi drodzy, trasa ma biec aż nad jezioro Westland Pound. Wiecie co? Jest tylko jedna para, która może znać tę okolicę. Jedna para, która tu była, i to jest Monika i Paweł z Terasfera. Wy byliście tutaj niedawno w tej okolicy. Zastanawiam się, czy Was zaintrygowała ta stacja. Może chcieliście tutaj przyjechać, a może byliście. Dajcie mi znać. Wiem, że Terasfera lubią tutaj bardzo te klimaty. No jest fantastycznie. O, stary plakat. Stary plakat, który kiedyś musiał chyba w Londynie wisieć. Express Corridor Trains from Waterloo. Och, taką damą być. Czuję, że się nieodpowiednio ubrałam dzisiaj na tę wycieczkę, tak bez kapelusza. Panie wyglądają dzisiaj inaczej, ale krajobraz na szczęście w North Devon niewiele się zmienił. Ciekawostka, wiktoriański szalet dla panów. Może też jest opcja dla pań, może uda się Wam to pokazać. Tutaj mamy sklepik i kasę biletową, jest fantastyczna. Mogę tutaj filmować, może jak będzie mniej ludzi, to Wam pokażę. O, macie ochotę na coś słodkiego? Stary automat do czekoladek. Atrakcja sama w sobie. Chyba amerykański? Czyżby na $1? Przyszłam na drugi koniec stacji w poszukiwaniu toalety dla pań. A to jest wiktoriańska stacja, więc toaletę zapewniono tylko dla panów. Może jakoś tam mi się uda zapuścić żurawia, a potem jak nikogo tam nie będzie. Toalety damskiej tu nie ma. To są wiktoriańskie toalety dla mężczyzn, tam na początku, ale widziałam ogłoszenie, że są też normalne, nowoczesne toalety gdzieś tutaj, no ale to nas nie interesuje, prawda? Ale co nas interesuje? Kawiarnia. Tutaj też jest kawiarnia, oczywiście tea room, miejsce, gdzie można sobie przysiąść przed czy po wycieczce swojej. Widzę, że są lody, chipsy, na pewno herbata, jakieś ciastka. A tutaj, o jej ciuniu, mapa Londynu, który pewnie do tej pory rozrósł się już tak, żeby się nie zmieścił tutaj absolutnie. No ale tak to kiedyś wyglądało. Może mieszkacie w Londynie. Jeżeli mieszkacie w Londynie, to Was szczerze podziwiam. Dajcie mi znać, czy ktoś mnie ogląda z Londynu. Menu, kafejki. O, zupka 6 funtów, kanapka 6 funtów, ziemniaczek pieczony 7. Gorące napoje od £1,70 do £3,50, domowe ciasto 3 funty, także tak to wygląda. To jest coś, co ja bym chętnie zamówiła, duże takie ciastko z owocami, toasted tea cake z masełkiem i z dżemem 3 funty. A ile kosztuje wiadro herbaty? O, pot of tea, to jest to, co ja lubię w Anglii, pot of tea, czajniczek herbaty. Chyba jednak to bym zamówiła. Cream tea z czajniczkiem dzbaneczkiem herbaty za £5,50. Ile to będzie kosztowało w złotych? No razy 5, jakieś 25-26 złotych. Powiem Wam, że chyba się nie oprę i przy okazji, już po mojej wycieczce pociągiem, pokażę Wam, jak wygląda cream tea angielska i na czym polega różnica między Devon i Cornish cream tea. Tymczasem oczekujemy na pociąg. No pojechali. Wcześniejszy kurs pojechał, jak widzicie, ale jest godzina 13:25, także teoretycznie za 5 minut powinniśmy ruszać. Tymczasem rozejrzyjmy się po stacji. Wspaniałe kwiaty, wspaniałe plakaty. Tutaj na każdym kroku widać miłość do tego miejsca, pasję. O. Koniki szaje. Ojejku, no kocham North Devon. Pamiętacie, jak niedawno rozczulałam się nad GR w Polska. I to była najstarsza skrzynka na listy, jaką widziałam kiedykolwiek. No została przebita oficjalnie, bo to jest skrzynka z epoki królowej, tak, Wiktorii. Wow. Czasy Imperium Brytyjskiego. Tutaj w North Devon. Powiem Wam, że naprawdę warto sprawdzić rozkład jazdy pociągów wcześniej i przyjechać sobie tutaj z godzinkę wcześniej i to wszystko zobaczyć. Iść sobie na herbatkę czy na cream tea, spokojnie sobie tutaj to wszystko obejrzeć, bo jest naprawdę co oglądać. Jesteśmy dosłownie parę minut przed odjazdem, a mnóstwo ludzi tłoczy się tam jeszcze po drugiej stronie, żeby kupić bilet. A ja, cwaniaczek, bilet już mam w plecaku. Przyjechał nasz pociąg, kochani. Wysiadają najpierw ci ludzie, którzy przed chwilą jechali, także najpierw zawsze się wysiada i wychodzi. Proszę, kochani, już wysiedli z tego przedziału. Wow, wszystko dla nas? Aha, to jest zarezerwowane dla osoby, która jest na wózku albo ma jakieś mobility issues, także my tutaj nie wsiadamy. Siądziemy sobie obok. Wszyscy już wysiedli i taka prośba, i takie małe przypomnienie. Naprawdę, w takich sytuacjach, kiedy na przykład wchodzimy do budynku, albo ja teraz wchodzę do przedziału, najpierw wysiadają pasażerowie. Pierwszeństwo ma osoba, która wychodzi. Hello, thank you. Także ja już wsiadłam. I jestem w takim mikro przedziałku. Nie wiem, czy sama mam zamknąć drzwi, czy ktoś zamknie. Wszyscy wysiedli i teraz my jedziemy. Jesteście już na pokładzie wiktoriańskiej kolejki parowej, kochani. Ależ tu głośno. Kiedyś pewnie też było tak głośno. Niby nie ma przedziałów, to jest taka otwarta przestrzeń, zobaczycie. Tutaj, ale tu są właściwie takie trzy boksy i ja tutaj jestem niby w takim otwartym przedziale, ale też odizolowana od innych, zobaczcie. Tutaj mam ławeczkę. Ławeczka na pewnie ze 4-5 osób z jednej strony. Tutaj miejsce dla jednej i tutaj dla dwóch, także w sumie w takim boksie mogły podróżować pewnie z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osób. Dużo dzieci, dużo rodzinek. Także zamykam drzwi, bo mam wrażenie, że tutaj ten przedział będzie jednym z cichszych. Dobra, drzwi się zamknęły. Sama je zamknęłam własnoręcznie. Wow. Skórzany pasek. Skórzany pasek, żeby zamknąć. Ciekawe, czy jest okno? Jest okno i jest! Wow! O, wow! Ciężkie! Ciężko jedną ręką. Zostawię je w spokoju na razie. Trochę byłoby głupio, gdyby ta piękna kolej albo ten piękny przedział został uszkodzony przeze mnie. Jedziemy trzecią klasą! Chcę tutaj jeszcze wydać trochę pieniędzy, ponieważ jestem pod ogromnym wrażeniem tej kolei, tego miejsca, wszystkich ludzi, którzy tutaj pomagają turystom. I ja wiem, że każdy grosz, który ja tutaj wydam, zostanie wydany na restaurację, na konserwację tego miejsca. Konduktor idzie, czas wyciągnąć zielony bilet. Normalnie wsiąść do pociągu byle jakiego, ściskając w ręku kamień zielony. Mam bilet zielony. Mam nadzieję, że go zachowam. Pan pewnie przyjdzie i... Czekajcie, zrobi dziurkę. Hello! Hello! Thank you very much, madam. Thank you! Widział do mnie madam. Chyba jeszcze zostawiam tutaj jakiś napiwek. Ruszyliśmy, jedziemy, jedziemy! Cieszycie się? Jest coś bardzo, bardzo romantycznego w jeżdżeniu pociągiem. Ten rytmiczny stukot, te przerwy dylatacyjne, które przecież nie po to, żeby nas usypiały, a jednak tak romantyczne. Nawet jak dojeżdżałam pociągiem do pracy, to lubiłam moje podróże pociągiem. Właśnie, wiecie za co najbardziej lubiłam podróże pociągiem? Za to, że mogłam spędzić sobie ponad godzinę dziennie, patrząc przez okno, nie zastanawiając się nad niczym, po prostu podziwiając krajobraz. I właśnie, zwróciłem na to uwagę, te wszystkie przedziały są przeszklone, to jest taki typowy turystyczny pociąg. Mnóstwo tutaj okien, szkoda, że dach nie jest przeszklony. Widziałam takie koleje w Kanadzie z przeszklonym dachem. Fantastyczne. Zdaje się, że gdzieś w Azji też są takie trasy, gdzie przedział ma przeszklony sufit, ale my tutaj mamy po bokach wszystko przeszklone, także super. Postaram się nie gadać za dużo i nie gadać za głośno, bo wszyscy są tutaj dosyć cicho, więc postaram się nie przeszkadzać moim vlogowaniem innym pasażerom. Ale jak widzicie, ten mały przedział został w całości wypełniony moją osobowością. Nikt nie miał odwagi się do mnie dosiąść, jadę tutaj sama. Obawiam się, że to już. Tak, to już koniec. Wow. 5 minut. 5 minut. Ojej, to chyba jeszcze potrzebuję naprawdę dużo pieniędzy na konserwację. No ale co? Jesteśmy na stacji, wychodzimy. Czy pada? Czy mocno pada? Bo nie wiem, czy brać kurteczkę. A nie, nie pada. No tak mrzy. Takie angielskie słoneczko. Całość trwała 5 minut, moi drodzy. Lokomotywa właśnie została przestawiona, przejechała z frontu na tył, także zaraz zmienimy kierunek i będziemy wracać. No, uczucia dosyć mieszane. Uczucia dosyć mieszane, bo spodziewałam się, że to wszystko zajmie trochę dłużej. 5 minut, dosłownie 5 minut spędziłam na pokładzie tego pociągu, także po 5 minutach dojeżdżasz na małą stacyjkę, w środku niczego, przerwa na 5 minut na przestawienie lokomotywy i wracamy na tę stację. No ale jak już jesteśmy na tej stacji, no to zobaczmy, jak ona się nazywa. Nazywa się Killington Lane. Także nie dojechaliśmy do wioski Parracombe, niestety. Jesteśmy w Killington Lane. 5 minut. 5 minut od Woody Bay. O. Tutaj jest wyjaśnienie, dlaczego tutaj się zatrzymaliśmy. No dobra, wracamy. Wracamy na kolejne 5 minut przejazdu. No, dla mnie chyba największym i najlepszym wspomnieniem tej przejażdżki będzie to okno i fakt, że nauczyłam się je otwierać i zamykać. Teraz właśnie sobie zamknę, będę filmowała z drugiej strony. Pytanie do Was, moi drodzy, 5 minut na pokładzie tego pociągu za 35 zł. Właściwie to 10 minut, 5 minut w każdą stronę. Czy warto, czy nie warto? Czy Wy byście tyle za to zapłacili? A jeżeli nie, to ile byście zapłacili za taki przejazd? Dajcie mi znać w komentarzu. A może byliście na innych kolejkach, może w innych krajach? Ile to kosztowało? Ile to trwało? Jestem bardzo ciekawa. Kiedy już dojedziecie na stację, nie możecie wyjść z tego pociągu sami. Tutaj nie ma klamki, no chyba że otworzycie sobie okno i otworzycie z zewnątrz, nawet w nowych pociągach tak się to otwiera, wiecie? W Anglii, kiedy jedziesz pociągiem, żeby z niego wysiąść, trzeba wychylić się przez okno i otworzyć drzwi od zewnątrz. Jakie wrażenia? No fajnie, bardzo fajnie, ale krótko, bardzo krótko. No nie ma co ukrywać, że w porównaniu do kolejki klifowej w Lynton to jest no troszeczkę skromna oferta, aczkolwiek stacja jest bardzo urokliwa, więc jeżeli nastawiacie się na wycieczkę kolejką, no to to jest bardzo krótka wycieczka. Ale jeżeli macie ochotę zobaczyć ciekawe miejsce, przy okazji napić się herbaty, może kupić jakieś pamiątki, jest tutaj, widzę, też jakaś trasa na spacery. Jeżeli można tu spędzić cały dzień, jeżeli człowiek się uprze, zwłaszcza jeżeli przyjedziecie ze swoim termosem, tak jak ja, ze swoją wałówą. No ale wycieczka sama w sobie kolejką to jest taka, no, taki epizod na stacji Woody Bay. Ale jak już mówiłam, jest tutaj fajna trasa na spacer. Także jest to tylko jedna z wielu rzeczy, które można tutaj zrobić. Trasa wygląda bardzo zachęcająco, ale mnie jeszcze bardziej zachęca ta cream tea. A ponieważ ostatnio miałam dosyć stresujący czas, wybieram dzisiaj cream tea. Ale najpierw lokomotywa. Ostatnie ujęcie na lokomotywę. Już przygotowuję się do kolejnej wycieczki. I będzie wiozła kolejnych ludzi, którzy nie spodziewają się, że wycieczka potrwa tylko 5 minut w jedną stronę. Oczywiście to nie jest napisane w żadnym folderze reklamowym tej stacji, aczkolwiek podtrzymuję, że tak, ja bym przyjechała tutaj jeszcze raz po to, żeby wesprzeć to miejsce i wesprzeć te wysiłki, żeby tę linię kolejową przedłużyć. Kiedy już skończy się ta wycieczka, naprawdę masz niedosyć i naprawdę sobie myślisz, kurczę, szkoda, że tak krótko. I chyba właśnie na tym bazuje to miejsce, żeby w ludziach rozbudzić ten apetyt, tę radość z jazdy i zachęcić ich do tego, żeby wsparli inicjatywę po prostu konserwowania i przedłużania tej trasy. I would like a cream tea for one and a pot of tea. Tak wygląda moja cream tea. Cream tea. Tea to nie tylko herbata, ale także popołudniowy posiłek w Anglii. A cream tea to jest po prostu taki zestaw. Bułeczka, to nie jest bułeczka drożdżowa, to jest taka bułeczka chyba na sodzie, nazywa się scone. I do tej bułeczki jest dodany nóż, bułkę przekraja się na pół i smaruje się dżemem i śmietaną clotted cream. I to jest specjał Devon i Cornwalli, ale oczywiście jest też konflikt. Ta bułeczka stała się, o kurczę, ona jest ciepła. Wiecie co? Ja dałam cream tea w różnych miejscach, ale nigdy nie dostałam bułeczki prosto z pieca. Jeszcze ciepła, robiona na zamówienie, pulchna, delikatna. Aż Wam to pokażę na zbliżeniu, jaka jest puszysta. Zobaczcie, aż szkoda ją kroić. Jest fantastyczna. No właśnie, konflikt. Dlaczego ta bułeczka stała się zarzewiem konfliktu? Chyba chodzi o to, że zarówno Devon, jak i Cornwallia przypisują sobie prawa do cream tea. Więc w Cornwalli obowiązkowo najpierw dżem, potem śmietana, a w Devon odwrotnie. Najpierw śmietana, potem dżem. Albo odwrotnie. To już możecie sobie doczytać. W każdym razie od lat są spory, jaka jest kolejność z tą bułeczką, czy najpierw śmietana, czy najpierw dżem. Wy możecie to jeść jak chcecie, Was nie będę z tego rozliczać, jednak dajcie mi znać, czy kiedyś już jedliście cream tea, czy lubicie takie połączenie, właśnie śmietana i dżem. A ja zaraz sobie tutaj to zjem ze smakiem, bo przyjechałam tutaj dzisiaj, żeby się zrelaksować. I może przy tych pięknych kwiatach opowiem Wam, dlaczego musiałam się uciec z mojego kempingu. Ja kocham moją pracę na kempingu, kocham kemping, ale jak sobie wyobrażacie, latem na kempingu jest mnóstwo pracy, mnóstwo ludzi i generalnie atmosfera może być dosyć stresująca czasami, chociaż i tak wydaje mi się, że w porównaniu do mojej starej pracy w koledżu to jest naprawdę relaks. Ale trzeba się ruszać, trzeba dużo myśleć, jest dużo do zrobienia, otaczają nas ludzie, każdy coś od Ciebie chce, pyta o pomoc i tak dalej i to może być troszeczkę stresujące. Ja ostatnio zauważyłam u siebie takie dziwne objawy typu zapominanie, zostawianie swoich rzeczy gdzieś w dziwnych miejscach, zgubienie obrączki ślubnej, ale uwaga, znalazła się. I dzisiaj na przykład rano pojechałam, bardzo się śpieszyłam rano, żeby zabrać mój samochód do warsztatu i okazało się, że ten samochód był umówiony na jutro. Także kiedy zaczynam robić takie rzeczy, to zdaję sobie sprawę, że czas na odpoczynek, czas, żeby wrzucić wolniejszy bieg, mniejszy bieg i po prostu się zrelaksować. I dlatego właśnie dzisiaj zamiast swój dzień wolny spędzać na kempingu, przyjechałam tutaj, żeby zmienić otoczenie, zrobić coś innego i właśnie ta wycieczka spełniła dla mnie te oczekiwania, także jak najbardziej fajny dzień, bo po prostu jestem gdzieś indziej, robię coś innego, patrzę na coś innego niż moja przyczepa i Millpark. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która właśnie jest objawem tego, że trochę mi już puszczają nerwy. Ja wcześniej pojechałam dzisiaj na całkowicie inną stację i mam na to dowód, zobaczcie tego shorta. Cześć, opowiem Wam sketch stulecia. Jestem na stacji kolejowej Exmoor Steam Railway i przyjechałam tutaj, żeby wybrać się na wycieczkę kolejką wąskotorową, parową, bo czytałam w internecie i byłam na stronie kolejki, która nazywa się Woody Bay. Startuję z Woody Bay, z stacji kolejowej Woody Bay, więc byłam przekonana, że to jest tutaj. Przyjechałam tutaj, bo widziałam znaki. No, ale jak przyjechałam, to zobaczyłam to. I okazało się, że przyjechałam po prostu do prywatnego domu. Chciałam nakręcić vloga z tej wycieczki wąskotorówką, ale źle trafiłam, bo tutaj po prostu mieszkała para, która kiedyś prowadziła tutaj rzeczywiście tę stację, ale zamknęli 20 lat temu. Niemniej znaki i drogowskazy pozostały i właśnie dlatego ja tutaj trafiłam, ale to zły adres, także jadę dalej szukać kolejki wąskotorowej, pa! Także tak to wygląda, moi drodzy, ale ja pracowałam długo pracowałam jako nauczycielka, też nauczycielka trudnej młodzieży, bardzo trudnej. I to mnie nauczyło, jak sobie radzić ze stresem, zmęczeniem, z ciśnieniem. I po prostu, kiedy ja widzę po sobie, bo też z wiekiem człowiek się tego uczy, zaczynasz siebie obserwować i wiesz już po prostu, że jest coś z Tobą nie tak. Kiedy ja zaczynam odchylać się trochę od normy, od mojego spokoju, robię właśnie coś innego, sprawiam sobie przyjemność, tak jak ta wizyta tutaj dzisiaj, jak ta herbatka i tak dalej. I po prostu odpoczywam. Także już kończę, bo mi bułeczka wystygnie. Bułeczkę przekrajamy tak, na pół. Także takie są moje sposoby, zastanawiam się, jakie są Wasze sposoby, kiedy jesteście troszeczkę zmęczeni, rozdrażnieni, zestresowani, co Wy robicie. Ja najpierw dżemia po konwalisku. Ja na pewno nie karzę siebie, nie wymyślam sobie typu o, powinnaś sobie radzić lepiej, jesteś słaba, jesteś do bani, bo sobie nie radzisz super ze wszystkim, bo dzisiaj na złą stację pojechałaś. Nie, ja sobie po prostu przychodzę na klimki. W międzyczasie tutaj obserwowała mnie para z daleka, Chris and Simon. This is Simon here sitting. Kochani, Simon ma dużo do opowiedzenia o kolei i widział mnie z kamerą i po prostu zapytał mnie, czy może wziąć udział w tym vlogu, więc teraz on nam opowie, dlaczego ta linia kolejowa tutaj jest tak niesamowita i myślę, że to będzie świetna informacja dla Was, kochani. Także zaraz zapytamy Simona, dlaczego to miejsce jest tak niezwykłe. Well, hello and thank you for asking me. My name is Simon Thompson and I've just met you, and the Lynton and Barnstaple Railway is incredibly famous amongst railway historians and people who are interested in railways. This railway is known the world over because it was built in 1898, but it closed in 1935 and it died very, very young, sadly. And as a result, we in the Lynton and Barnstaple Railway Association try and raise money around the country and beyond to try and recreate and rebuild this railway, which died so terribly young. Now, all the rolling stock we see on the track, and you've been filming, is an original chassis with new bodywork, which have been built by volunteers up and down the country. The locomotive you've ridden behind is a faithful facsimile of the original Baldwin locomotive built in North America in Ohio, and was scrapped in 1936, sadly. So this is a brand new locomotive, and there's another locomotive up in North Wales on the Ffestiniog Railway, which is a faithful copy of the original Manning Wardle locomotives that were ran on this track, the so-called Exmoor Ponies. Simon właśnie nam wyjaśnił, że ta kolej tutaj, ta linia jest tak niezwykła, ponieważ umarła bardzo, bardzo młodo. It died very, very young, you said. So it opened in 1899? 1898. 1898. So, czyli otworzono w 1898, otworzono tę epicką linię z Lynton do Barnstaple. I w 1936 ta kolej została zamknięta w dosyć tajemniczych okolicznościach. Także zwróćcie uwagę, że ta kolej, ta linia została otworzona w tym samym roku, jak kolejka klifowa w Lynton, ale kolejka klifowa w Lynton miała więcej szczęścia i funkcjonuje do dziś. I Simon jest członkiem stowarzyszenia, so the name of the association is... Lynton and Barnstaple Railway Association. Lynton and Barnstaple, Stowarzyszenie Kolei Lynton i Barnstaple. I to stowarzyszenie ma swoich członków i swoich wspomożycieli na całym świecie i oni bardzo dzielnie pracują wszyscy nad tym, żeby tę kolej przywrócić do świetności. Wszystkie wagony i wszystkie lokomotywy, które dzisiaj tu widzieliście, zostały zbudowane, odbudowane przez ochotników takich jak Simon. No dobrze. Ostatnie pytanie do Simona, no to ile pieniędzy na to potrzeba i kiedy możemy spodziewać się rekonstrukcji? So the last question to you, Simon, is how much money is needed to rebuild the line? The gross national product of a small banana republic. Something in the order of 10 million, that sort of figure. Pounds? Oh yes, pounds. Of gold. Okay, so we are looking for an investor who will donate 10 million pounds here. Także na koniec życzę Wam, kochani, miłego dnia. Mam nadzieję, że ten vlog się spodobał. Smacznego, do zobaczenia następnym razem. Zachęcam do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robisz, a jeżeli chcesz mi postawić herbatę i cream tea raz w miesiącu, wpadnij do mnie na Patronite, gdzie piszę bloga tylko dla patronów. Pa! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.